Mili Państwo, 12 dzień września jest dniem niejasnym, bo to dzień programisty, ale tylko w latach przestępnych. Z tym, że jeżeli programista jest hakerem, to świętuje swój dzień w latach przestępczych. Obchodzimy dziś także uroczyście Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej. Jasiu, otwórz buzię, pan dentysta obiecał, że nie będzie bolało. Otwórz, a! Z życzeniami do Marii, której tradycyjnie składamy hołdy grafomanią z internetu. Przyjmij, Mario, moja miła, nie jedne, lecz życzeń tysiące. W nich ogromna kryje się siła, gdyż są z serca prosto Płynące. No prosta, to ta poezja nie była. Prasa Dziennik Poznański, rok 1933. Artykuł Pod jakim znakiem urodził się Twój mąż? Trochę astrologii na użytek domowy. Urodzony w marcu i w kwietniu, jest mężczyzną baranem to znaczy bardzo porządnym człowiekiem. Baran chce uchodzić za pioniera, za dziwaka. On chce nadawać ton. Bóle głowy nie istnieją. Baran czuje się zawsze zdrów jak ryba i oczekuje tego samego u innych, a przede wszystkim u swojej żony. Urodził się twój mąż pod znakiem panny. Cóż, jeżeli żona zawczasu potrafi mu wytłumaczyć, jak przykrem dla otoczenia jest jego niepotrzebne denerwowanie się, na pewno będzie to miało skutek do dodatni. Waga. Urodzony pod tym znakiem mężczyzna jest bardzo delikatny w obejściu. Gdy odczuje jednak, że go oszukano, w ten czas staje się niebezpiecznym. Dziś historia odsyła nas w przeszłość ogromnie odległą i bardzo mroczną, bo mianowicie do jaskiń w miejscowości Lascaux we Francji. To właśnie tam 12 września 1940 roku odkryto kolekcję prehistorycznych malowideł. Czterej bawili się w okolicy i w pewnym momencie zginął im ukochany pies, pobiegli go odszukać i w ten sposób trafili na wąskie wejście do jaskini. Weszli i oni mieli, ponieważ ściany jaskini pokrywały olśniewające malowidła. Uczeni orzekli, że mają one od 15 do 17 tysięcy lat i zaliczono je do najwspanialszych okazów sztuki z okresu górnego paleolitu. Malowideł jest około 600, do tego prawie 1500 przedstawień symbolicznych i rysunków, chciałoby się powiedzieć szkiców. Prawdopodobnie jaskinia w Lasco była przez długi czas wykorzystywana jako ośrodek myślistwa i obrzędów religijnych. Po w 1948 roku otwarto ją dla publiczności, ale po 15 latach zamknięto z powrotem, ponieważ sztuczne światło powodowało, że żywe kolory obrazów zaczęły blaknąć, a wpuszczenie świeżego powietrza spowodowało, iż Ściany zaczęły porastać glonami. Po niezbędnych pracach konserwatorskich, jaskinia została na nowo otwarta w 1983 roku i od tego czasu przyjmuje dziesiątki tysięcy odwiedzających co sezon. Trzeba będzie przy okazji wpaść, na co opolanku nabrał jubileuszowej ochoty Wiesław jaskiniowiec kot.